Przez rok czy dwa na farmie pana MacGyvera nauczyłem się więcej o hodowli świń niż to komukolwiek było potrzebne do szczęścia. Pan MacGyver hodował różne rasy. Wielkie, tłuste, hampshiry, mangalice, duroki, berkshiry, tamworthy i cheshiry. Hodował też kilka śmiesznych owców, merinosów, bo jak powiadał, przynajmniej są ładniejsze od świń. Moja praca, jak się szybko okazało, polegała na wszystkim. Rano i wieczorem polewałem świnie wodą. Poza tym ciągle łaziłem z łopatą i zgarniałem do wiadra świńskie gówno, które pan MacGyver sprzedawał innym farmerom na nawóz. Reperowałem płoty i sprzątałem chlewy. A mniej więcej raz w miesiącu ładowałem świnie do ciężarówki, te co były na sprzedaż, i wiozłem na targ w Wheeling, czy gdziekolwiek się akurat odbywał. A któregoś dnia wracałem ze świńskiej aukcji, kiedy zaświtał mi we łbie genialny pomysł. Przejeżdżałem akurat koło wielkiej bazy wojskowej i nagle pomyślałem sobie: Forrest, chłopie, przecież tam się marnotrawi kupa dobrego żarcia. Wiele lat temu też byłem w woju, a że się ciągle pakowałem w jakieś kłopoty, za karę co rusz musiałem zasuwać w kuchni. No i jedną rzecz dobrze zapamiętałem, że całe stosy żarcia lądują w śmieciach, a mogły się przydać na wałówę dla świń. Świńska pasza była droga i dlatego pan MacGyver nie mógł powiększyć hodowli na tyle, co by chciał, więc zboczyłem z drogi, zajeżdżam pod dowództwo i mówię, że chcę gadać z tym, kto tu wszystkim rządzi. Dobra, żołnierz prowadzi mnie do takiego małego gabinetu, przy biurku siedzi wielkie czarne chłopisko, kiedy obraca łeb, oczy stają mi słupa, bo wiecie, kogo przed sobą widzę? Sierżanta Kranca z mojej starej kompanii w Wietnamie. Na mój widok sierżant prawie wyskakuje ze skóry. Chryste, panie, woła, to ty, Gump, co u diabła tu robisz? No to mu powiedziałem, co... A on jak nie ryknie śmiechem, trzęsie się jak meduza, która dostała czkawki. Naprawdę hodujesz świnie? Cholera, Gump! Tyle miałeś zasług, dostałeś najwyższe odznaczenie wojskowe. Powinieneś już dawno być generałem, a przynajmniej kurwa majorem, jak ja. A ty co, przychodzisz prosić o resztki dla świn? No, ale w porządku, no. Czemu nie? Przecież i tak lądują w kubłach. Idź do kwatermistrza i powiedz, że od tej pory ma ci dawać wszystkie nasze śmiecie. No a jeszcze trochę gadaliśmy o dawnych czasach, o Bubie, poruczniku Danie i innych chłopakach z Wietnamu. Opowiedziałem mu o zawodach ping-pongowych w Chinach, locie w kosmos, pobycie u Kamibli, o hodowli krewetków w Bayou-la-Batre i graniu futbola dla New Orleans Saints. Sierżant Kranz słuchał, kręcił łbem ze zdziwienia, po czym oświadczył, że widać są, kurwa, różne temperamenty. On na przykład już prawie 30 lat służy w wojsku, a kiedy przejdzie na emeryturę, to otworzy bar, do którego żaden cywil nie będzie miał wstępu, nawet prezydent Stanów Zjednoczonych. No dobra. Wreszcie się pożegnaliśmy, sierżant Kranz klepł mnie w plecy i posłał do kwatermistrza. Kiedy wróciłem na farmę z kupą wałówy dla świń, pan MacGyver prawie się posikał z radości. Ja pierdolę! Krzyczał. Gump! Co za genialny pomysł! Dlaczego sam wcześniej na to nie wpadłem? Dzięki resztkom od wojska możemy w ciągu paru miesięcy dwukrotnie... O, nawet cholera! Czterokrotnie powiększyć hodowlę! Ocieszył się jak kamibal na widok tłustego gościa. Z tej uciechy podniósł mi pensję o pół dolca za godzinę i pozwolił się byczyć w niedzielę. W wolne dni zacząłem więc jeździć do miasta, a raczej miasteczka. Colville liczyło sobie kilka tysięcy mieszkańców, z czego duża część była bezrobotna, odkąd w kopalni skończyły się zapasy węgla.
Tam, gdzie kiedyś była kopalnia, pozostała tylko wielka dziura w zboczu wzgórza, a najczęściej bezrobotni przesiadywali na rynku i grali w warcaby. Czasem chodzili do takiej przyrynkowej knajpy Łety na kawę. Lazłem tam za nimi, zamawiałem własną i słuchałem, jak gadają o dawnych czasach, kiedy kopalnia jeszcze działała. Tak z ręką na sercu trochę mnie to dołowało, ale wolałem się dołować niż bez ustanka przebywać ze świniami. A do moich obowiązków należało dowożenie na farmę śmieci z wojska. Z początku musiałem oddzielać świńskie żarcie od serwetków, papierowych toreb, pudełków, puszek i innych takich. Potem sierżant Kranz wykombinował na to sposób. Kazał chłopakom w barakach wrzucać odpady do dwóch oddzielnych pojemników. Jeden miał napis jadalne śmiecie, a drugi niejadalne śmiecie. Wszystko było dobrze aż do dnia odwiedzin. W dniu odwiedzin do żołnierzy przyjechały rodziny. Niektóre mamusie i tatusie złapały się za głowę i huzia z gębą do generała skarżyć się, że wojsko karmi ich synów śmieciami. No więc wymyśliliśmy z sierżantem nowe nazwy dla pojemników i więcej nic się nie czepiała. A akcja śmieciowa przebiegała tak gładko, że po paru miesiącach pan MacGyver musiał dokupić dwie nowe ciężarówki, bo byśmy nie nadążyli ze zwożeniem żarcia. Po roku mieliśmy już 7081 świniaków. Któregoś dnia dostaję list od pani Karen. Mama Jenny pisze, że nadchodzi lato i może by było dobrze, gdybym na jakiś czas wziął do siebie małego Foresta. Nie mówi mi tego prosto w nos, ale jakoś, kurde, mam wrażenie, że z małym Forestem nie jest wszystko cacy. Pani Karen pisze niby, że jak to chłopak nigdy nie usiedzi spokojnie, ale pisze też, że stopnie mu się pogorszyły, więc tak sobie myślę, że powinien trochę czasu spędzić ze swoim tatusiem. Odpisałem więc pani Karen, że jak tylko skończy się szkoła, niech wsadza małego do pociągu, a ja go tu odbiorę. No i po kilku tygodniach mały Forest przyjechał do Colville. W pierwszej chwili byłem pewny, że migały szwankują, bo mały Forest wcale już nie był taki mały. Wyciągnął się w górę ze 30 albo 40 centymetrów. Ładny się z niego chłopiec zrobił, o jasnych włosach i dużych niebieskich oczach, jak jego mamusia. Na mój widok nie uśmiecha się, ani nic, tylko patrzy ponuro. Cześć. Jak leci? Pytam go. Kurczę, gdzie ja jestem? On na to rozgląda się dookoła i marszczy nas zupełnie, jakby wylądował na miejskim śmietnisku. U mnie, mówię, mieszkam niedaleko. Tak? Coś mi się zdaje, że dzieciak nabawił się trudnego charakterku. To górnicze miasto, tłumaczę mu. Kiedyś wydobywano tu węgiel, ale zapas się skończył. Babcia mówiła, że jesteś farmerem, to prawda? Tak, jakby, mówię. To co? Jedziemy na farmę? Chyba tak, on na to. Przecież tej dziury nie będę zwiedzał. No więc wsiedliśmy do ciężarówki i telepiemy się na farmę pana MacGyvera. Zanim dojeżdżamy na miejsce, jakiś kilometr przed skrętem z szosy, mały Forest łapie się za nosa i gwałtownie wachluje przed sobą powietrze. Co tak śmierdzi? Pyta się mnie. Świnie, mówię mu. Na tej farmie hodujemy świnie. O kurwa, woła dzieciak. Mam tu siedzieć całe lato i wąchać gnój? Słuchaj, powiadam. Wiem, że nie jestem najlepszym tatusiem na świecie, ale muszę zarabiać na nas obu, a tylko taką robotę udało mi się znaleźć, to po pierwsze. A po drugie, nie wolno ci przy mnie używać takich brzydkich słów jak gnój. Jesteś na to za młody. Przez resztę drogi mały Forest się nie odzywał,
A potem, jak dojechaliśmy na miejsce, poszedł do pokoju, co mu przygotowałem i zamknął za sobą drzwi. Wyszedł dopiero na kolację, ale dalej się nie odzywał. Siedział przy stole, bawił się jedzeniem, a kiedy poszedł spać, pan MacGyver zapalił fajkę, zaciągnął się dymem i powiada: chłopak nie wydaje się zbyt szczęśliwy, prawda? No, nie bardzo, mówię, ale przejdzie mu, za dzień czy dwa się przyzwyczai i w końcu dawno mnie nie widział. Wiesz, Gump, powiada pan MacGyver, a może dobrze mu zrobi, jak trochę popracuje na farmie, może poczuje się bardziej dorosły. Może, mówię. Polazłem do łóżka w nie najlepszym humorze, zamkłem oczy i zacząłem dumać o Jenny. Miałem nadzieję, że ukaże mi się i da dobrą radę czy coś, ale się nie ukazała. Tym razem byłem zdany tylko na samego siebie. Rano poprosiłem małego Foresta, żeby mi pomógł polewać wodą świniaki, a pomógł. Był bardzo zbrzydzony przez cały dzień i następny też nie odzywał się do mnie słowem, chyba że go o coś pytałem, a wtedy bąkał krótko tak albo nie i nic więcej. Wreszcie coś wymyśliłem. Ej, Forest, masz w domu psa czy innego zwierzaka? Pytam się. Nie, mówi. A chciałbyś mieć? Nie. A ja myślę, że tak. Jakbyś zobaczył takiego malucha. Jakiego malucha? Chodź, pokażę ci, mówię. Zaprowadziłem go do chlewu. W boksie leżała wielka, tłusta maciora z sześcioma prosiaczkami przy cyckach. Miały około 8 tygodni. Jakiś czas temu upatrzyłem sobie jednego z nich, najładniejszego. Był biały, w małe, czarne ciapki. Miał fajne, wesołe ślipka. Przychodził na zawołanie i śmiesznie podnosił uszy, jak się do niego gadało. Tego nazwałem Wanda, mówię do Foresta i podaję mu świniaczka. Dzieciak nie miał zachwyconej miny, ale co mu zostaje? Bierze ode mnie zwierzę. Po chwili Wanda trąca go ryjkiem i liże zupełnie jak psi szczeniak. Dlaczego akurat Wanda? Pyta się mnie syn. Ja na to, bo to dziewczynka. I kiedyś znałem jedną Wandę. Od tej pory dzieciak przestał się burmuszyć. Oczywiście była to zasługa Wandzi, nie moja. 8-tygodniowego prosiaka można już było zabrać świni od cycka, więc Wandzia stała się nierozłącznym towarzyszem zabaw małego Foresta. Pan MacGyver powiedział, że jak to małemu poprawi humor, to pewnie niech się bawią razem. Nadchodzi dzień świńskiej aukcji Willing. Wczesnym rankiem mały Forest pomaga mi załadować zwierzaki do ciężarówki i ruszamy w drogę. Do Willing jedzie się pół dnia, a potem trzeba wrócić, załadować kolejną porcję świni. Znów zasuwać ileś kilometrów. Dlaczego wozisz świnie w tej starej ciężarówce? Pyta mnie dzieciak. I jest to chyba najdłuższe zdanie, jakie powiedział od przyjazdu na farmę. O, dlatego, że trzeba je dowieźć, pan MacGyver. Od lat je tak wozi, mówię. Przecież przez Colville biegnie linia kolejowa. Wyczytałem w rozkładzie, że ten sam pociąg, którym przyjechałem, jedzie dalej do Willing. Moglibyście wysyłać świnie pociągiem. Bo ja wiem, a po co? Pytam. Jak to po co? Dzieciak patrzy na mnie jak na idiotę. Pomyśl, o ile szybciej dojechałyby na miejsce. Jejku, Forest, ja na to. Myślisz, że świniom się śpieszy, czy co? Chłopak nic nie powiedział. Pokiwał tylko łepetyną i odwrócił się do okna. Pewnie sobie wreszcie wykombinował, że jego tatuś ma ptasi móżdżek. Wróbelkowaty. Ale może masz rację, mówię po chwili. Może ten pociąg to dobry pomysł. Pogadam rano z panem MacGyverem.
Mały Forrest wcale się nie ucieszył z tej wiadomości. Nie podskoczył ani nic. Siedział z Wandzią na kolanach i z jakąś taką dziwnie przerażoną miną. Co za fantastyczny pomysł, drze się pan MacGyver. Rzeczywiście można wysyłać świnie na aukcję pociągiem. Zaoszczędzimy $1000. Do diabła, dlaczego sam na to wcześniej nie wpadłem? Leci do małego jak mucha, do krowiego placka, chwyta go na ręce, ściska z całej siły. Jesteś chłopcze genialny, woła, ale się wzbogacimy. Z tej radości podwyższa nam obu pensję i pozwala się byczyć nie tylko w niedzielę, ale również w soboty, więc w weekendy jeździmy z małym Forrestem do restauracji Etty w Colville. Pijemy kawę, gadamy z górnikami i niegórnikami, znaczy się wszystkimi, bez wyjątków. Goście Etty są bardzo mili dla małego Forresta, a jemu buzia się nie zamyka od pytań. Wszystko chce wiedzieć. I tak powoli mija lato, a ja czuję, że z każdym tygodniem dzieciak i ja stajemy się sobie ciut bliżsi. Pan MacGyver główkuje teraz nad dość śmierdzącym problemem. Co robić z gównem, którego jest coraz więcej? Mamy już ponad 10 tysięcy świń i z każdym dniem ich przybywa, a wszystkie srają na potęgę. Pan MacGyver mówi, że pod koniec roku będzie ich ze 25 tysięcy. A że każda wysyrywa około kilograma gówna dziennie, no to sami rozumiecie, w cośmy wpadli. Do tej pory pan MacGyver sprzedawał świńskie gówno okolicznym farmerom na nawóz, ale powoli zaczyna już brakować chętnych, a poza tym mieszkańcy w Colville coraz bardziej psioczą na smród, który produkujemy. Można by gówno palić, mówię. Żeby ci z Colville jeszcze bardziej się wściekli. Myślisz, że będą siedzieć z założonymi rękami, jak zaczniemy wrzucać do ogniska 25 ton gówna dziennie? Przez kilka dni obaj się głowimy, kombinujemy, co zrobić, jak się z tym gównem uporać, ale wszystkie nasze pomysły okazują się gówno warte. Wreszcie któregoś dnia siedzimy przy kolacji, rozmowa znów schodzi na ten temat, kiedy nagle mały Forrest się ożywia. A może by go użyć do wytwarzania elektryczności? Powiada. Kurde, ale nas zażył. Do czego? Dziwi się pan MacGyver. Słuchajcie, mówi chłopak, tu pod tą farmą ciągnie się wyrobisko. Skąd wiesz? Pyta pan MacGyver. Powiedział mi jeden z górników. Mówił, że podziemny korytarz ciągnie się ponad 3 kilometry, że zaczyna się na zboczu wzgórza w Colville, potem biegnie pod świńską farmą i urywa tuż przed bagnami. Czyżby? O, tak mi powiedział, mówi mały Forrest. I pomyślałem sobie, wyjmuje zeszyt i rozkłada na stole. Kiedy go otwiera, wybałuszam gały, kurde, i nic nie kapuje. Same dziwne rysunki i bazgrowy. Ale wygląda na to, że dzieciak znów nas wywabił z opałów, bo pan MacGyver przygląda się ilustracjom w zeszycie, a potem jak nie ryknie: mój Boże, to jest wspaniały, co za pierwszorzędny pomysł, chłopcze, młodzieńcze, powinieneś dostać Nobla. Pomysł małego Forresta jest następujący. Najpierw na wzgórzu w Colville zatykamy wejście do kopalni, potem na farmie wiercimy dziury w ziemi, dowiercamy się do podziemnego korytarza i codziennie ładujemy do środka świńskie gówno. Po jakimś czasie gówno fermentuje i wydziela się metan. Metan ulatuje specjalnym kanałem, który przechodzi przez jakieś skomplikowane ustrojstwa, co je mały Forrest obmyślił. I w końcu trafia do wielkiego generatora. Generator z kolei wytwarza tyle prądu, że starczy go nie tylko dla nas, ale i dla Colville. Kurde, flaki. Dla całego miasta. O rany, podnieca się pan MacGyver. Prąd dla miasta wytwarzany ze świńskiego gówna? W dodatku produkcja jest tak debilnie prosta, że nawet kretyn sobie z nią poradzi.
No co do tego ostatniego nie jestem wcale przekonany. Ale dobra, to był dopiero początek. Trwało do końca lata, zanim coś się z tego wykluło. Najpierw pan MacGyver musiał pogadać z burmistrzem, potem zarząd miasta musiał zdobyć szmal od rządu, potem na farmie zaroiło się od inżynierów, wiertników, facetów od ochrony środowiska, kierowców od ciężkich sprzętów i innych budowlańców. No, jedni wiercili w ziemi dziury, inni w takim dużym, nowo wybudowanym baraku montowali jakieś maszynerie. Mały Forrest dostał tytuł honorowego inżyniera i chodził dumny jak kogut, co zniósł jajo. Ja pilnowałem własnego nosa, znaczy się polewałem świnie wodą, czyściłem chlewy i inne takie. Któregoś dnia przychodzi do mnie pan MacGyver i mówi, żebym wlazł na buldożera i zaczął spychać gówno do szybów. Spychałem je przez cały tydzień czy coś koło tego, a kiedy skończyłem, inżyniery pozatykały wywiercone w ziemi otwory. Mały Forrest powiedział nam, że teraz musimy uzbroić się w cierpliwość, więc się uzbroiłem. Jeszcze z niczego w życiu nie byłem tak dumny jak z synka. Wieczorem, kiedy słońce zaczęło opadać, patrzyłem, jak razem z poczciwą Wandzią drałuje pod górę, za którą rozciągają się bagna i myślałem sobie, ale oni oboje ładnie wyrośli przez to lato. Tydzień czy dwa później, pod sam koniec letnich wakacji, dzieciak przybiega do nas i mówi, że pora uruchomić generator. Przed zapadnięciem mroku prowadzi mnie i pana MacGyvera do nowo wybudowanego baraku. Pełno tam takich rur, pokrętłów, urządzeń pomiarowych. Można dostać od tego oczopląsu. Po chwili mały Forrest zaczyna nam tłumaczyć, jak to działa. O, przez tę rurę metan wydobywa się z szybu, mówi. Tu, o, przy tym płomyku gaz się zapala. O, a tutaj, wskazuje na coś, co wygląda jak wielki grzejnik, para się kondensuje. To wprawia w ruch generator, który wytwarza elektryczność, a elektryczność ją wędruje o tymi drutami i o. I tak mamy prąd. Zakończa wykład, uśmiechając się szeroko. To wspaniałe, woła pan MacGyver. Niech się schowają Edison, Fulton, Whitney, Einstein. Żaden by tego lepiej nie wymyślił. Mały Forrest kręci pokrętła, przesuwa wajchy, wciska guziki. No i po chwili wskazówki na manometrach się odchylają. Tarcze liczników zaczynają się obracać i nagle kurde balas. W baraku zapala się światło. Ogarnia nas taka radość, że skaczemy jak pchły po kocie. Naraz pan MacGyver wybiega na zewnątrz i jak z uciechy nie rozedrze pyska, bo nie tylko w baraku palą się światła. W domu i chlewie też się palą. Jest jasno jak w dzień, a w oddali widać, jak zapalają się światła w Colville. Eureka! Krzyczy pan MacGyver. Kto by pomyślał? Świńskie gówno świeci jak złoto. Następnego dnia rano mały Forrest zaciągł mnie z powrotem do baraku i jeszcze raz zamonstrował wszystko od A do Z. Tłumaczył, od czego są różne zawory, krętła i liczniki, co robią, dlaczego. I po jakimś czasie nawet zacząłem kapować, co do mnie gada. A gadał, że muszę zaglądać tu raz dziennie i sprawdzać, czy ten albo tamten manometr nie pokazuje więcej niż trzeba i czy ten albo tamten zawór jest otwarty czy zamknięty. O, chyba pan MacGyver miał rację, że nawet taki kretyn jak ja umiałby sobie z tym poradzić. Jeszcze się nad czymś zastanawiałem, mówi podczas kolacji mały Forrest. Nad czym, mój kochany geniuszku? Pyta go pan MacGyver. No, mówił pan, że musi trochę przyhamować z hodowlą, bo na aukcji w Willing i na okolicznych targach nie ma aż tak dużego zapotrzebowania na trzodę chlewną. No, zgadza się pan MacGyver na to. No więc tak sobie myślę, dlaczego by nie wysyłać świń za granicę? Do Ameryki Południowej, do Europy, nawet do Chin. Sam pomysł jest dobry.
odpowiada pan MacGyver. Kłopot w tym, chłopcze, że przy tak wysokich kosztach transportu eksport byłby zupełnie nieopłacalny. Zanim by zwierzęta dopłynęły do portu przeznaczenia, cały zysk z ich sprzedaży poszedłby na pokrycie kosztów podróży. Nie, niekoniecznie, mówi mały Forrest i ponownie rozkłada na stole zeszyt. Patrzy, a niech mnie. Tam znów pełno rysunków i szkiców. Fantastyczne, niewiarygodne, kapitalne, drze się w niebogłosy pan MacGyver. Chłopcze, powinieneś zasiadać w kongresie albo co? Kurde, flaki, myślę sobie, po kim ten dzieciak ma tyle rozumu? No, bo chyba nie po mnie. W swoim zeszyciku narysował statek do przewozu świniaków. Ja nie wszystko kapuję, ale mniej więcej chodzi o to, żeby zwierzęta umieszczać warstwowo. Statek od góry do dołu jest podzielony na, no, takie ni to piętra, ni to warstwy. Każde ni to piętro zamiast podłogi ma grubą, drucianą siatkę. Kiedy prosiaki z górnej warstwy się załatwiają, ich kupy spadają na niższą warstwę, z tej niższej na jeszcze niższą i jeszcze niższą, aż wreszcie wszystko ląduje na dnie statku, gdzie stoi takie samo urządzenie, jak u nas w baraku, i to urządzenie wprawia statek w ruch. Czyli koszty napędu są prawie zerowe, ryczy pan MacGyver. Pomyśl, Gump, jakie otwierają się przed nami możliwości. Transport za połowę ceny to niesamowite. Cała flota napędzana gównem. Zresztą, dlaczego ograniczać się do samych statków? Pomyśl, pociągi, samoloty, wszystko na gówno. Pralki, suszarki, telewizory. Niech się wypchają z energią atomową. Kto wie, czy wynalazek Forresta nie zapoczątkuje nowej, gównianej ery. Patrzę, jak wymachuje łapskami i myślę sobie, chcę pofrunąć, czy co? Ale potem to aż nachodzi mnie strach, że wykorkuję z podniecenia. Z samego rana pogadam z kim trzeba, ciągnie dalej pan MacGyver, ale najpierw mam coś ważnego do powiedzenia. Forreście, Gumpie, w podzięce za twoją ofiarną pracę na farmie czynię cię moim wspólnikiem i ofiarowuję ci 1/3 zysków. Co ty na to? Zdziwiłem się, ale jeszcze bardziej to się ucieszyłem, bo to był spory kawał szmalu. Ja na to dzięki, mówię. Wreszcie skończyły się wakacje i mały Forrest musiał wracać do szkoły. Wcale nie chciałem go odsyłać do pani Karen, ale nie było wyjścia. Kiedy jechaliśmy ciężarówką na stację, jawory przy drodze właśnie zaczynały zmieniać kolor. Wanda jechała razem z nami, tyle że z tyłu, w skrzyni, bo była już za duża na jeżdżenie w szoferce. Mam pytanie, mówi do mnie mały Forrest. No? Chodzi o Wandę, mówi. To znaczy chyba jej nie... O nie, na pewno nie, oburzam się. Zatrzymamy ją jako rozpłodówkę, nic jej nie będzie. Słowo? Pyta dzieciak. Tak, mówię. Dzięki. No dobra, a teraz słuchaj. Masz być grzeczny, jak wrócisz do domu i robić, co ci babcia każe, dobrze? Tak, on na to. Nic więcej nie mówił, tylko siedział i gapił się przez okno i taki był smętny, jakby go coś w środku gryzło. Coś nie w porządku? Pytam. A, tak się zastanawiam. On na to, dlaczego nie mogę tu zostać i pracować z tobą na farmie? Bo jesteś za młody, mówię mu, i musisz jeszcze chodzić do szkoły. A kiedyś o tym pogadamy. Ale wiesz co, może byś przyjechał na gwiazdkę albo co? A? Fajnie, przyjadę. Kiedy dojechaliśmy na stację kolejową, mały Forrest poszedł na tył ciężarówki i wysadził Wandę. Klapliśmy w trójkę na peronie, mały ściskał świnię za szyję, coś tam do niej gadał. Żal mi go było, ale wiedziałem, że słusznie robi, odsyłając go do babci. W końcu przyjechał pociąg, dzieciak jeszcze raz przytulił się do świni i wsiadł do wagonu, a do mnie się nie przytulił. Po prostu podaliśmy sobie ręce, patrzyłem, jak jego twarz za szybą powoli rusza z miejsca. Przez kilka następnych tygodni nie mieliśmy chwili odpoczynku. Ja się wiłem jak klusek w ukropie, a pan MacGyver zajwaniał jak jednonogi maratończyk. Najpierw powiększył hodowlę. To chyba 10-krotnie. Kupował świnie, gdzie się dało i w ciągu paru miesięcy dorobiliśmy się ich ponad 60 tysięcy. Znaczy się, przy 60 tysiącach przestaliśmy liczyć, bo się pogubiliśmy w rachunkach, ale nie szkodzi.
Im więcej mieliśmy świniaków, tym więcej wytwarzaliśmy metanowego gazu. Oświetlaliśmy już nie tylko siebie i Colville, ale również dwa sąsiednie miasteczka. Faceci z federalnego rządu, który się mieścił w Waszyngtonie, cieszyli się, że dajemy innym taki dobry przykład i nawet bąkali coś o odznaczeniach dla nas. Kurde, wele. No nic, po powiększeniu hodowli pan MacGyver zabrał się za napędzaną gównem flotę. Zanim się kapłem, co robi, zamówił w Norfolk, w takim mieście w Virginii nad samym Atlantykiem, trzy potężne statki. Budowali je specjalnie dla nas. Pan MacGyver spędzał tam większość czasu, więc cały świński interes tkwił na mojej łepetynie. Zatrudniliśmy do pomocy 100 bezrobotnych górników z miasta, co mi było bardzo na rękę i nie dziwota. A jeśli chodzi o śmiecie, co je nasze świnie żarły, to pan MacGyver porozumiał się ze wszystkimi bazami w kręgu 500 kilometrów czy coś koło tego i codziennie ciężarówki przywoziły nam tony wojskowych odpadów. To, czego sami nie mogliśmy zużyć, sprzedawaliśmy innym farmerom. Któregoś dnia pan MacGyver powiada: wiesz, Gump, stajemy się przedsiębiorcami na wielką skalę, ale niestety nie ma róży bez kolców. Spytałem się go, co ma na myśli, jakie kolce, a on na to: długi, Gump, długi, budowa statków, tereny pod nowe chlewy, ciężarówki do przewozu śmieci. Na wszystko musieliśmy pożyczyć grube miliony. Czasem leżę w nocy i zamartwiam się, czy nie zbankrutujemy, ale nie mamy odwrotu. Za daleko już zaszliśmy. Obawiam się, że trzeba będzie zwiększyć produkcję metanu i podnieść ceny energii. Zapytałem, jak mogę mu pomóc, a on na to: szybciej ładuj gówno do szybów. Więc ładowałem. Przed końcem jesieni kopalnia zawalona była na oko jakimiś 500 tonami gówna. Produkcja szła pełną gębą, dzień i noc, bez ustanka. Musieliśmy dwukrotnie powiększyć barak. Z panią Karen dogaduje się, że mały Forrest przyjedzie do mnie na gwiazdkę. 2 tygodnie przed gwiazdką ma się odbyć ceremonia, na której chcą nas, znaczy się mnie i pana MacGyvera, odznaczyć za nasze zasługi dla społeczeństwa. Miasteczko Colville jest całe odpicowane w bożonarodzeniowe dekoracje. Tu wiszą bombki, o, tam kolorowe światełka. Wszystkie oczywiście na prąd ze świńskiego gówna. Pan MacGyver nie może zostawić floty statków, które nam budują w Norfolk, więc prosi, żebym odebrał nagrodę i podziękował w jego imieniu. No dobra, w dniu ceremonii stroję się w garnitur, krawat i zasuwam do Colville. Patrzę, a tam ludzi jak mrówków. Na imprezę zjawili się nie tylko Colvillczyki, ale również mieszkańcy sąsiednich miasteczek. Poza tym autobusy z gośćmi prezentującymi władzę i Agencję Ochrony Środowisk. Z Wheeling przybył gubernator z prokuratorem generalnym, z Waszyngtonu senator ze stanu Virginia Zachodnia, a z bazy wojskowej mój stary znajomek, sierżant Clance. Kiedy docieram na miejsce, burmistrz miasta Colville już gada do mikrofonu. Nawet w najśmielszych marzeniach, mówi, nikt z nas nie przypuszczał, że stado świń oraz niezwykła pomysłowość panów MacGyvera i Gumpa wybawią nasze miasteczko z kłopotów. Ceremonia odbywała się na rynku, a tuż za rynkiem ciągło się wzgórze, na którego zboczu znajdowało się zamurowane wejście do kopalni. Podium, na którym stali ważni goście, zdobiły malutkie amerykańskie flagi oraz białe, czerwone i niebieskie płachty materiału. Na mój widok orkiestra szkolna przerwała burmistrzową gadkę i zaczęła grać Boże, błogosław Amerykę. 5 czy 6 tysięcy gapiów na rynku klaskało, krzyczało i wiwatowało, kiedy chodziłem po schodkach na podium, a tam wszyscy rzucają się w moją stronę i dawaj potrząsać moją łapą burmistrz, gubernator, prokurator, generalny senator, ich żony, a nawet sierżant Clance, który wyregancił się w mundur galowy. Burmistrz kończy gadkę słowami, jaki to ze mnie porządny facet i jak dzięki naszemu wspaniałemu wynalazkowi miasteczko Colville odżyło. Potem prosi, żeby wszyscy wstali i odśpiewali razem hymn narodowy.
A zanim orkiestra zaczyna grać, ziemia jakby lekko drży, ale poza mną chyba nikt tego nie zauważa. W czasie odśpiewywania pierwszej zwrotki znów czuć drżenie i tym razem kilka osób rozgląda się dookoła i miny mają niepewne, a kiedy orkiestra uderza w najwyższe tony, następuje trzecie drżenie, któremu kompaniuje jakby grzmot. Ziemia trzęsie się, w sklepie po drugiej stronie ulicy szyba wypada z okna i nagle mryga mi we łbie żarówka ostrzegawcza, że zaraz wydarzy się coś bardzo niedobrego. No rano, kiedy stroiłem się w garnitur i krawat, byłem tak zdenerwowany ceremonią, że na śmierć zapomniałem o otwarciu w elektrowni zaworów i spuszczeniu nadmiarów pary. A mały Forest ciągle mi powtarzał, że to najważniejsza rzecz i żeby o niej codziennie pamiętać, bo inaczej, no coś się może schrzanić. Większość tłumu na rynku wciąż śpiewa, ale tu i tam ktoś do kogoś coś szepcze i odwraca z niepokojem głowę. Sierżant Kranz nachyla się do mnie i mówi: hej, Gump, co u licha się dzieje? Chciałem mu powiedzieć, ale zanim otwarłem pysk, sam się przekonał. Zerkłem na wzgórze, na zatkane wejście do kopalni i w tym momencie rozległ się potężny wybuch. Najpierw zobaczyłem jaskrawy błysk, potem usłyszałem dudniące du, 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 a potem wszystko wyleciało w powietrze. Zrobiło się ciemno jak w grobie i tak cicho, że przez chwilę myślałem, że nas powaliło trupem. Ale wkrótce usłyszałem jęki, a kiedy przytarłem oczy i rozejrzałem się dookoła, kurde, co to był za widok? Wszyscy na podium stali nieruchomo w jakimś zbaranieniu albo co, oblepieni od czubków palców po czubki głów świńskim gównem. O Boże, o Boże, wyje żona gubernatora. Patrzę w dół na rynek, a niech mnie, całe miasteczko uwalane jest gównem. W tym również te 5 czy 6 tysięcy widzów przed podium. Budynki, samochody, autobusy, ziemia, ulice, drzewa, wszystko. Pokrywa warstwa gruba na 10 centymetrów. Najdziwniej wyglądał orkiestrowy muzyk z tubą. Dołu w nią, kiedy nastąpił wybuch i z przestraku zapomniał przestać. Więc dołu dalej, a gówno w tubie buzgotało jak gulasz na ogniu. Odwróciłem się i nadziałem prosto na sierżanta Kranca, który jakimś cudem wciąż ma na łbie czapkę. Sierżant wlepia we mnie gały i zgrzyta zębami jak zepsuta przekładnia. Gump! Ryczy. Ty, pieprzony idioto, co to ma znaczyć do kurwy nędzy? Niby zadał pytanie, a wcale nie czeka na odpowiedź, tylko wyciąga łapska, żeby mnie schwytać za gardziel. Więc skoczyłem przez balustradę i dałem drapaka. Sierżant Kranc i cała reszta chuzia rzucili się do goniaczki. Myślę sobie, ho, ho, znajoma sytuacja. Zmykałem do domu na farmę, ale w trakcie biegu nagle tkło mnie, że nie znajdę tam dobrej kryjówki. Rozwścieczona banda, która wini mnie o to, że trysło na nią 500 ton świńskiego gówna. Nie spocznie, póki mnie nie zdybie, ale nic. Gnałem jak torpeda i kiedy dobiegłem na miejsce, miałem nad tłumem sporą przewagę. Chciałem wrzucić kilka rzeczy do torby, ale patrzę, tłum pruje już drogą, a jak się wydziera, jak przebiera jadaczką. Więc wziąłem nogi za pasa, dopędziłem do tylnych drzwi, potem do chlewu po wandę. Świnia przygląda mi się jakoś dziwnie, ale posłusznie wybiega. Minęliśmy świńskie zagrody i sadzimy na ukos przez pole. Nagle odwracam się i widzę, kurde, że wszystkie prochniaki gnają za nami. Nawet te, co były w zagrodach, jakoś się wymkły i przyłączyły do hałastry. A jedyny pomysł, jaki mi przychodzi do łepetyny, to zwiać nad bagno. I tak też robię i siedzę tam w ukryciu do zachodu słońca. Wszędzie wokół słychać krzyki i brzydkie słowa. Wanda ma na tyle oleju w głowie, że nie kwiczy ani nic.
Potem robi się ciemno i zimno. Noc jest chłodna, ziemia mokra, ale ludzie wciąż krążą. Czasem zamigocze latarka, czasem ktoś przejdzie z widłami albo gracą. Tak jak na tym filmie z Frankensteinem. W górze terkoczą helikoptery, błyskają reflektory, a głośniki gdaczą, żebym wyszedł i się poddał. Dobra, dobra, pocałujcie mnie gdzieś. Mam na końcu języka, ale oczywiście siedzę jak truś pod miotłą. I nagle nadchodzi, a raczej nadjeżdża ratunek. Po drugiej stronie bagna słyszę w oddali pociąg i myślę sobie, Forest, chłopie, to twoja jedyna szansa. Na łapu-capu gramolimy się z Wandzią na nasyp i jakimś dziwnym cudem wskakujemy do towarowca. W środku w wagonie pali się mały płomyk i w jego blasku majaczy mi jakiś gość na stercie słomy. Coś ty, u diabła za jeden? Pyta się mnie. Ja nazywam się Gump, mówię. A kto tam jest z tobą? Wanda, wyjaśniam. Dziewucha? Pyta obcy. No, niezupełnie, powiadam. Niezupełnie? On na to. Jak nie jest dziewuchą, to kim jest? Do diabła transwestytą? Nie, mówię. Świnią. Najrasowszą duroczką. Może kiedyś wygra jeszcze jakąś nagrodę? Świnią? A niech mnie kule biją. Ucieszył się obcy. Od tygodnia nie miałem nic w gębie. Coś mi się zdaje, że czeka nas bardzo długa podróż. Wreszcie świeczka zgasła, obcy przez chwilę głośno chrypiał i kaszlał, a potem nastała cisza. Myślę sobie, pewnie się zdrzemł. Siedzę po ciemku, koła turkotają, wagonem trzęsie i kołyszę. Wandzia kładzie łeb na moich kolanach i też uderza w kimono, a ja dalej siedzę, nie śpię ani nic i dumam, dlaczego, kurde balas, zawsze pakuje się w tarapaty, jak nie takie, to inne. Wszystko, czego się tykam, obraca się w gówno, czasem dosłownie. A rano przez szpary w drzwiach wpada do wagonu trochę światła, facet w rogu budzi się i znów chrypi i pokaszluje. Ej, ty, mówi do mnie, może byś rozsunął drzwi i wpuścił trochę świeżego powietrza? Więc wstałem i rozsułem je na szerokość pół metra, czy około tego. Na zewnątrz przylatują na zmianę to ładne domy, to jakieś obdrapańce. Jest zimno i szaro, a jedyne kolorowe plamy na krajobrazie to gwiazdkowe ozdoby, które ludzie pozawieszali sobie na drzwiach. Dokąd ta ciuchcia jedzie? Pytam się współpodróżnika. Zdaje się, że do stolicy, odpowiada gość. Do Waszyngtonu. O kurcze, już tam kiedyś byłem. Ja na to, czyżby? Pyta gość. Tak, dawno temu, mówię. Pojechałem zobaczyć prezydenta. Jakiego prezydenta? No, naszego. No i co? Widziałeś go? Pyta gość. Co to była, jakaś defilada? Żadna defilada, nie. Prezydent zaprosił mnie do siebie, do domu. Ha, 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 akurat. Ciebie i te świnie. Która w dodatku umie fikać koziołki. Co? Wanda nie jest żadną krobatką. Wiem, mówi obcy. Obróciłem się w jego stronę, patrzę. Twarzy prawie nie widać, bo od dołu jest obrośnięta czarną brodą, a od góry zasłonięta dziadowskim kapeluszem, ale to, co sterczy, wygląda jakoś znajomo. Ej, mówię do mojego współpodróżnika, jak się nazywasz? A co ci do tego, on na to? Nic, tylko przypominasz mi gościa, którego kiedyś znałem. Tak? Tak, byliśmy razem w woju w Wietnamie. A ty mówiłeś, że jak się nazywasz? Gump, powiadam. Tak? Dziwi się gość. Znałem jednego Gumpa. A na imię jak masz? Forest, mówię.
O, kurwa! Woła obcy i łapie się za baniak. Mogłem się tego domyślić. Nie kapuję. A ty kto jesteś? Chryste panie, Forest! Nie poznajesz mnie? Pyta się. Więc doczołgłem się bliżej po słomie, aż jego gębę miałem jak na dłoni. Jejku, ty jesteś... O, nic dziwnego, przerwa mi gość. Trudno oczekiwać, żebyś mnie rozpoznał. Trochę się ostatnio zaniedbałem. Mówi okropnie przy tym charkając i kaszląc. Ty jesteś porucznik Dan. Wołam, chwytam go za ramiona i wyściskuję. Po chwili patrzę w jego oczy, a one są takie jak mgła, białe i mętne, jakby był ślepy albo co. Poruczniku Dan. Wołam, twoje oczy, co się stało? Prawie nic nimi nie widzę, Forest. On na to, ale dlaczego, co się stało? O, to długa historia, powiada. Przyglądam mu się uważnie. Kurde, myślę sobie, ale ten Dan wygląda żałośnie, chudy jak patyczek na diecie. Zęby czarne, dziurawe, ubrany w brudne łachmany, z nogawków spodni sterczą nędzne kikuty. Ale głównie obwiniam Wietnam, ciągnie dalej mój przyjaciel. Wiesz, tam nie tylko straciłem nogi, tam wszystko miałem uszkodzone. Płuca, bebechy i po latach ten Wietnam się odzywa. Ej! Co tak śmierdzi? To ty zupełnie jakbyś się w gównie wytarzał. O, to długa historia, powiadam. Nagle porucznik Dan dostał straszliwego ataku kaszlowego. Bałem się, że to mój zapach tak na niego działa, więc ułożyłem Dana wygodniej na słomie i polazłem do Wandzi na drugi koniec wagonu. Kurde, flaki, ledwo mi się to mieściło w głowie. Biedny Dan wyglądał jak upiór, co zszedł na psy. A przez chwilę dumam nad tym, jak się doprowadził do takiego stanu. Przecież miał pełno forsy z naszej hodowli krewetków, ale potem myślę sobie, nie dumaj, Forest, sam ci opowie. Po jakimś czasie Dan przestał wreszcie harkać i chyba znów się zdrzemł. A ja siedziałem z Wandzią i głowiłem się, co z nami wszystkimi będzie. A gdzieś po godzinie czy dwóch ciuchcia zwolniła, porucznik Dan znów zaczął harkać i po tym harkaniu domyśliłem się, że nie śpi. Dobra, Forest, powiada, jak się już wykaszlał. Czeka nas wysiadka i to zanim pociąg stanie, inaczej dyżurny wezwie gliniarzy, a ci nas zapudłują. Zerkłem na zewnątrz przez szparę w drzwiach. Wjeżdżaliśmy na jakąś wielką stację. Zobaczyłem pełno zardzewiałych wagonów, w większości towarowych, ale nie tylko pełno. Gazet, toreb i śmieci, które fruwały na wietrze. To jest Union Station, mówi Dan. No, wysprzątana specjalnie na nasz przyjazd. W tym momencie pociąg się zatrzymał, a potem zaczął się wolno cofać. No dobra, Forest, otwieraj szerzej drzwi i skacz. Skoro kazał, to otwarłem i skoczyłem. Świnia natychmiast się zaniepokoiła, podbiegła bliżej, wysunęła ryja na zewnątrz, więc chwyciłem ją za ucho i szarpłem w dół. Wylądowała z głośnym kwikiem, a wtedy wróciłem po Dana. Siedział tuż przy drzwiach, wziąłem go za ramiona i delikatnie zniosłem na ziemię. Trzymał pod pachą swoje sztuczne nogi, brudne jak diabli i strasznie odrapane. Lepiej wleźmy pod jakiś wagon, zanim lokomotywa wróci i motorniczy nas dojrzy, mówi Dan. Tak też zrobiliśmy. Po długiej podróży dotarliśmy wreszcie do stolicy. Było w niej zimno jak w psiarni, wiatr hulał, a w powietrzu świrowały malutkie śnieżki. Przykro mi, stary, mówi po chwili Dan, ale obawiam się, że zanim ruszymy w miasto, będziesz musiał doprowadzić się trochę do porządku. Mijaliśmy przed chwilą sporawą kałużę, może byś się w niej opłukał, co? Więc zostawiłem Dana, żeby przypiął sobie do kikutów sztuczne nogi, a sam
Polazłem nad kałużę, rozebrałem się do rosołu, wlazłem do brudnej wody i zacząłem zmywać siebie warstwę świńskiego gówna. Nie było to łatwe, bo gówno zaschło prawie na kamień, zwłaszcza to we włosach, ale jakoś sobie w końcu poradziłem. Potem uprałem w kałuży ubranie i wciągłem je z powrotem na siebie. Coś wam powiem, są w życiu większe przyjemności niż kąpiel w kałuży i paradowanie po zimnie w mokrych ciuchach. No, ale nic. Kiedy wylazłem z wody, natychmiast wpakowała się do niej Wanda i no, nie chciała być ode mnie gorsza. Chodźmy na stację, mówi Dan. Przynajmniej w środku jest ciepło i szybciej wyschniesz. A co z Wandą? Pytam. Właśnie się nad tym zastanawiałem. On na to. Mam pewien pomysł. Kiedy się z Wandą kąpaliśmy, Dan znalazł przy wagonie kawałek sznurka i długi kij. Teraz przywiązał sznurek wokół Wandzinej szyi, do jednej ręki wziął smycze, do drugiej kij i ruszyliśmy przed siebie. Cały czas postukiwał kijem w ziemię, a ja wybałuszałem gały i nie mogłem się nadziwić, bo wyglądał jak najprawdziwszy ślepiec. No prawie jak najprawdziwszy. Może się uda, mówi do mnie, gdyby ktoś się czepiał, nie odzywaj się. Dobra, wchodzimy do budynku stacji, a tam ludzie jak pszczół w ulu, w większości elegancko ubranych i wszyscy się na nas gapią. Na pustej ławce, którą mijamy, leży gazeta The Washington Post, brudna i pognieciona, ale akurat otwarta na stronie, gdzie pisze dużymi, tłustymi literami idiota, sprawcą groźnego wybuchu w Wirginii Zachodniej. Sami rozumiecie, musiałem artykuł przeczytać. The Washington Post. Jako polityk zetknąłem się z niejedną śmierdzącą sprawą, powiedział Robert Byrd, wieloletni senator z Wirginii Zachodniej, ale to, czego byłem świadkiem wczoraj w miasteczku górniczym Colville, pobiło wszelkie rekordy. Senator Byrd, zagorzały poplecznik zarówno drobnej, jak i wielkiej przedsiębiorczości, stał na podium wraz z kilkunastoma notablami, wśród których znajdowali się przedstawiciele wojska i Federalnej Ochrony Środowiska, kiedy miasteczkiem wstrząsnął potężny wybuch metanu. Wszystko i miasto i ludzi natychmiast pokryła cuchnąca warstwa gnoju. Wybuch został spowodowany przez niejakiego Foresta Gumpa, człowieka cierpiącego na niedorozwój umysłowy. Pan Gump, nie mający stałego miejsca zamieszkania, prawdopodobnie zapomniał otworzyć zawór w elektrowni zbudowanej za fundusze otrzymane od rządu federalnego, w której przerabiano gnój na prąd. Naczelnik policji Harley Smathers streścił to, co się wydarzyło w następujący sposób. Nie umiem tego opisać. Na podium stali różni ważni ludzie. Po wybuchu nadal stali, ale byli tak zaskoczeni, że przez chwilę nic nie mówili. Potem panie zaczęły krzyczeć i przeklinać, a panowie otrząsać się jak mokre psy. Wszyscy wyglądali jak filmowy potwór z bagien. Wreszcie ludzie chyba się domyślili, że winowajcą jest Gump i rzucili się za nim w pościg. Zwiał jednak w okoliczne bagna i tam się skrył. Zdaje się, że miał wspólnika, wielkiego grubasa, przebranego za świnię. Zgubiliśmy ich po zapadnięciu zmroku w naszej okolicy. Nikt po zmroku nie wchodzi na bagna. Masz jakąś forsę? Pyta się mnie Dan. 10 albo 15 dolców, mówię, a ty 28 centów. Może byśmy poszli na śniadanie? Wiesz, co mi się marzy? Forest, mówi Dan, pół misek ostrych. Bez sensu byłoby wydać wszystko na śniadanie, ale nawet nie wiesz, jak mnie kusi tuzin pięknych, tłustych ostrych. Podaliby je na kruszonym lodzie, obok postawiliby szklane miseczki z pokrojoną cytryną tabasco, sosem Worcestershire, szanem. Czemu nie? Mówię, chodźmy na ostrygi. Niby forsy dużo nie mamy, ale myślę sobie, a co tam? Dawno temu, jak leżeliśmy w szpitalu w Wietnamie, porucznik Dan ciągle opowiadał o ostrygach, a teraz jest taki biedny i wynędzniały, niech się napcha ulubionym przysmakiem. Dano mało nie pęka z radości i od razu zaczyna szybciej klekotać sztucznymi nogami. Ciekawe, jakie tu serwują? Zastanawia się. Z asatyjdzi czy z cinkotyjdzi? Właściwie to nie robi różnicy, mogą być. Nawet ci z Peak. Chociaż osobiście wolę te z zachodniego wybrzeża, z zatoki Puget albo odmiany oregońskie, choć zdarzają się bardzo pyszne i w Zatoce Meksykańskiej. O, tam skąd ty pochodzisz? Podobnie w Bonsecour, w Haron albo koło Apalachicoli na Florydzie. Mówię ci, stary,
palce lizać. Idziemy po marmurowej podłodze w stronę tablicy z napisem bar ostrygowy. Dan trajkocze cały szczęśliwy. Ślinka mu leci z pyska i nagle tuż przed wejściem do baru zaczepia nas policjant. Ej, pajace, dokąd to? Pyta się. Na śniadanie, odpowiada Dan. Tak, a świnia co tu robi? To nie jest zwykła świnia, panie władzo, mówi Dan. To specjalnie szkolony przewodnik dla niewidomych. Gliniarz patruje się Denowi w twarz i wreszcie powiada. Nawet wygląda pan na ślepca, ale obawiam się, że nie wolno po Union Station spacerować ze świnią. To wbrew przepisom. A Dan na to, przewodnik dla niewidomych nie może być wbrew przepisom, a ta świnia to mój przewodnik. A słyszałem o psach przewodnikach, ale pierwsze słyszę o świni, mówi gliniarz. Właśnie ma pan taką przed sobą, tłumaczy mu Dan. Wanda służy mi za oczy, prawda? Wanduśka, poklepał zwierzę po głowie. Świnia kwikła raz, za to głośno. No nie wiem, powiada gliniarz. Nigdy się z czymś takim nie zetknąłem. Jakoś mi podejrzanie obaj wyglądacie. Pokażcie lepiej swoje prawa jazdy. Prawa jazdy? Oburza się Dan. A kto by dał ślepemu prawo jazdy? Przez chwilę gliniarz duma, potem wskazuje paluchem na mnie. No dobrze, a on? On, ryczy Dan. On jest niedorozwinięty umysłowo. Pan by dał wariatowi prowadzić wóz po Waszyngtonie? A co on taki mokry? Pyta się policjant. O, bo tuż przed dworcem wpadł do wielkiej kałuży. Jak tak można narażać podróżnych? Powinno się was podać do sądu. Gliniarz drapie się po łbie, pewnie próbuje wykombinować, co zrobić, żeby nie wyjść na durnia. No dobra, mówi wreszcie. Ale jeśli facet jest idiotą, może powinien być w zakładzie, a nie pałętać się postaci. Czego tu szuka? Niczego. To jego świnia, wyjaśnia Dan. A on sam jest najlepszym na świecie treserem świń przewodników. Może nie grzeszy rozumem, ale akurat tę jedną rzecz wykonuje bez pudła. Świnie to mądre bydlaki, mądrzejsze od psów, a często nawet od ludzi. Potrzebują jednak dobrego tresera. W tym momencie Wanda głośno zakrzykała, a potem, kurde, flaki sikła prosto na piękną marmurową podłogę. Tego za wiele, ryknął gliniarz. Nie mam zamiaru was dłużej słuchać. Wynocha stąd, łachudry. Chwycił nas za kołnierze i zaczął ciągnąć w stronę drzwi. W całym tym raba nieporucznik Dan wypuścił z ręki smycze. Po chwili gliniarz przypomina sobie o świni, odwraca się i nagle baranieje. Wanda stoi jakieś 20 metrów za nami, swoimi małymi, żółtymi oczkami świdruje wroga, kopie racicą dworcowe marmury, a jak prycha przy tym, jak chrząka i wtem, bez żadnych dodatkowych ostrzeżeń rusza do ataku. I wszyscy wiemy, i ja, i Dan, i gliniarz, kogo chce rozpłaszczyć na ścianie. O Boże, Boże, wrzeszczy gliniarz i daje dyla. Pozwoliłem Wandzie przebiec się kawałek, a potem zawołałem ją do nogi. Kiedy ostatni raz go widzieliśmy, gliniarz sadził w stronę pomnika Waszyngtona. Dan podniósł koniec smyczy i wyszliśmy na ulicę, ja normalnie, on stukając kijem w bruk. Czasem trzeba walczyć o swoje prawa, powiada mój przyjaciel Dan.